burmistrza. Chciałbym podać do porządku projekt uchwał. Pierwszy w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2012. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem przyszłego? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Projekt uchwały zarządu w sprawie projektu planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego członkostwa w komisji. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego bezpieczeń grafik na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem projektu do porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie ustalenia opinii WZ na inwestycji w budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Składowej. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia budżetu dla inwestycji celu publicznego, przebudowa klatki składowej ewakuacyjnej, dobudowa pomieszczeń strony południowo-wschodniej oraz nadbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został wprowadzony w porządku. Czytam teraz proponowany porządek. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Dzielnicy 5 Pogorza. Punkt czwarty, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2012, w sprawie projektu planu wydatków rzeczowo-finansowych na rok 2013, w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w komisji, w sprawie podziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego bezpiecznym braku za rok 2013. Punkt 5. Opiniowanie projektu uchwał Komisji Problemowych. Projekt w sprawie opinii ustalenia budżetu inwestycji budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Składowej i projekt uchwały w sprawie opinii ustalenia budżetu dla inwestycji celu publicznego, przebudowa klatki składowej ewakuacyjnej, wybudowa pomieszczeń od strony południowo-wschodniej oraz nadbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza w Krakowie. Punkt 6. Dyżury. Punkt 7. Oświadczenia i komunikaty. Punkt 8. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby się dodać do porządku obrad? Nic, w takim razie przechodzimy do głosowania porządku. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa za przyjęciem? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Protokołu 22 sesji Rady Dzielnicy 5 Pogorza. Stwierdzam, że do zarządu nie wpłynęła żadna poprawka protokołu 22 sesji Rady Dzielnicy 5 Pogorza. Stwierdzam przyjęcie protokołu z tejże sesji. Punkt czwarty. Sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwały. Projekt uchwały zarządu Dzielnicy 5 Pogorza w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2012. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się o przesunięcie środków w planie finansowym dla Dzielnicy 5 Pogorza. Dział 750, rozdział 75022 z paragrafu 4020 kwota 50 zł na paragraf 4580 o nazwie pozostałe odsetki. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z wypowiedzią. Proszę Państwa, ta uchwała jest związana z prośbą Kancelarii Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa. Prośbą związaną z problemami finansowymi naszej gminy i w związku z tym powstającymi zobowiązaniami odsetkowymi, które do tej pory Rada w ogóle takiego paragrafu
wypowiadało, a obecnie jest jeden paragraf potrzebny i proszono nas o zabezpieczenie tej kwoty 50 zł właśnie na odsetki. Głównie chodzi to o odsetki płacone dla ZBK za użytkowanie tego lokalu, który obecnie się znajduje. Czy jakieś pytania? I w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie przystąpiono do głosowania przyjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie projektu planu wydatków rocznych finansowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Uchwala się projekt planu wydatków rzeczowych finansowych na rok 2013 według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Ja odczytam może te pozycje. Paragraf 41.10 składki na ubezpieczenia społeczne 1500 zł. Paragraf 41.20 składki na fundusz pracy 250 zł. Paragraf 41.70 wynagrodzenia bezosobowe 8400 zł. Paragraf 40.20 zakup materiałów i wyposażenia 3450 zł. Paragraf 42.60 zakup energii 7400 zł. Paragraf 42.70 zakup usług remontowych 1000 zł. Paragraf 43.00 zakup usług pozostałych 7000 zł. Paragraf 43.60 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 zł. Paragraf 70 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4000 zł. Paragraf 43.90 zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 zł. Paragraf 44.10 podróże służbowe krajowe 800 zł. Całkowita kwota do dyspozycji dzielnicy 34000 zł. Ta kwota całościowa 34000 zł na funkcjonowanie biura jest kwotą o 6000 zł niższą niż ta, która miała miejsce w roku 2012 i o 16000 niższa niż miało to miejsce w poprzednich latach. Także jest to taki budżet na bieżące funkcjonowanie, takie bez żadnych możliwości, czy to remontów biura, czy usuwania awarii. Po prostu tylko tak na to, co jest niezbędne do funkcjonowania bez jakiegoś zapasu. Także miejmy nadzieję, że problemów nie będzie w 2013 roku. I ten budżet będzie, te 34 tysiące wystarczą na wszystkie potrzeby. Czy jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Panie Łukaszu, głosujemy. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Projekt uchwały kolejnej w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego członkostwa. Paragraf 1. Przyjmuje się rezygnację pana Zygmunta Wierzyckiego z Komisji Edukacji. Uchwała w projekcie uchwały powstał na wniosek zainteresowanego, który złożył odpowiednie pismo z prośbą o przyjęcie rezygnacji. A można prosić o podanie powodów? Ja może tylko, żeby nie było niedomówień, dotyczący ze zwiększonym zakresem obowiązków pracy u mnie i poza tym czasem pracy, co zatem idzie często popołudniowy, nie jestem w stanie w tych wszystkich czterech komisjach, ja pracuję, więc nie jestem w stanie wyjąć sobie powodów. Także z jednym miesiącem. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu?
Nie stwierdzam, że przy za i jeden wstrzymujący uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wydziału środków finansowych w ramach zadania powierzonego bezpiecznych graków na rok 2013. Paragraf pierwszy. Kwota 11 900 zł. Może ja przekażę. Dziękuję bardzo. Paragraf pierwszy, kwota 11 900 zł. Rozwija się na następujące zadania. Paragraf pierwszy. Zakup dla Patrolu Komisariatu Policji, alkomatu, alkomat Alk Blow. Bezusłonkowy z kompletem baterii alkalicznych AA 1,5W oraz procesowej ładowarki baterii AA 120 zł. Organizacja i zakup nagród na konkursy na temat bezpiecznych zachowań na Rzeszuszku postępowych radialnych, kwota 3000 zł. I umożliwi dofinansowanie kamer monitoringu w zespole szkolnym przedszkolnym nr 4 ulica Łużyna 65. Wojsko sportowe Orlik kwota 6900. Może kilka słów komentarza. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się na zespole Bezpieczne Kraków i po analizie, jaką wykonaliśmy z przedstawicielami policji z branży miejskiej, doszliśmy do wniosku taki, że będzie lepszym. W zeszłym roku zostały z pieniędzy Bezpiecznego Krakowa zakupione dla straży miejskiej rowery i one się bardzo sprawdziły i Straż Miejska była z tego powodu bardzo zadowolona i z tego względu nie wnioskowała już w tym roku o więcej. Natomiast Straż Miejska organizuje konkurs wiedzy o bezpiecznych zachowań już 4 lata z rzędu i teraz w związku z tym ten konkurs cieszy się dużą popularnością, chcieliśmy go kontynuować. Z kolei w związku z tym, że do tej pory nie dawaliśmy jako zespół bezpośrednio do finansowania policji, natomiast program, które miała Komisja Praworządności dofinansować komisarzowi policji, zostały cofnięte przez urząd, to my się zdecydowaliśmy część tego dofinansowania im przekazać. A jeśli chodzi o ostatnie zdanie, trzecie, czyli zakup dofinansowanie kamer monitoringu, to chcemy w zespole, żeby to było takie stałe, coroczne zadanie, które będzie głównym elementem tego budżetu. I zaczynamy od Orlika, z tego względu, że jest już eksploatowany bardzo, bardzo mocno, natomiast kancelaria i Wydział Edukacji dokładnie cofnął pani dyrektor środki na te kamery i nie zostały one zamontowane. Zaczynamy od tego wojska sportowego. No tak, i jest też tam dużo protestów mieszkańców, jest to teren, który powinien być tym monitoringiem jak najszybciej. Natomiast sukcesywnie w latach kolejnych będziemy inne szkoły, inne placówki edukacyjne takim monitoringiem obejmować i to będzie stanowiło główny element naszego budżetu. Do końca roku opracujemy taką listę rankingową, którą będziemy sugerować kolejnym zespołom bezpiecznych kraków. To tyle. Ja proponuję w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy zmienić nie baterie, tylko akumulatorki, a jeśli baterie, to w takim razie zmienimy baterię. Tam, ładowarkę. Czy ja bym tylko zakup dla przedmiotowej policji, weźmy to słowo zakup jako autokorekty zespołu może, bo jest to błąd. Natomiast jeśli chodzi o sam alkomat, to jest to bezpośredni wniosek policji z ich pisma. Dokładnie tak nam napisali, że taki właśnie chcą. Tak, tylko w miejsce baterii akumulatorów. Bo policja też się pomyliła. To przecież baterie się ładowarce roz... Nie ma, baterii się ładuje po prostu. Wybuchali, można mieć tak samo. Oczywiście, że są takie baterie. Nie, akumulatorami to się nazywa. Czyli rozumiem, że tutaj wraz z kompletem akumulatorów AA oraz ładowarki do akumulatorów. Ale oraz procesorowej chyba, prawda? Ładowarki, nie procesowej. Do akumulatorów, prawda? Tak, tak. To jest zadanie Bezpiecznego Krakowa. Ja wiem, bo to było. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z... Jeśli chodzi, tutaj jest pytanie dotyczące
innych zadań dla policji, innych zadań właśnie dla policji, o których była mowa wczoraj na Komisji Praworządności, to będę o tym, znaczy może powiem już teraz w dwóch zdaniach, że w związku z koniecznością ograniczenia budżetu z ogólnie znanymi problemami naszej gminy finansowymi, to obniżenie będzie w wysokości 15%, czyli to jest kwota 82 000 zł, którą musimy obniżyć. I musi to też nastąpić na zasadzie likwidacji pełnych zadań, nie tylko zmniejszania kwot na poszczególnych zadaniach, bo taka możliwość nie jest rekomendowana przez kancelarię, tylko poprzez pełne zadania. I rozmawialiśmy na zarządzie przed chwilą, który odbył się przed sesją, że w pierwszej kolejności będzie to następowało wobec zadań, które zostały odrzucone przez wydziały czy realizatorów. Ta selekcja zadań będzie następowała w tym tygodniu. Jak poznamy odpowiednią strukturę tych zadań odrzuconych i następnie będzie to zatwierdzone na sesji, no niestety będziemy musieli sesję uroczystą do tego celu wykorzystać, żeby tą uchwałę podjąć w przyszłym tygodniu, ponieważ termin, który mamy, jest bardzo krótki, do 26 września. Bardzo proszę. Proszę pytanie do punktu trzeciego, to na monitoring. Czy to jest będzie podpięty pod Straż Miejską albo pod policję? Czy to będzie taki monitoring tylko w szkole i to tylko techniczny, tak? Tam będzie to już na wniosek. Tu nie będzie to, tak? A nie będzie to. A nagranie. Będzie się nagrywało na kartę. Tak, i tak. Dostępem na wniosek. Dostępu dla policji. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Przepraszam. Czyli to traktowaliśmy jako autopoprawki, te poprawki, o których była mowa? Tak. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się z głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 17 opisami projekt uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 5. Opiniowanie projektu uchwały Komisji Programowej. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie opinii ustalenia budżetu dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podzielnym i infrastrukturą techniczną na działkach numer 101, 102, 45 Wyborcza oraz przebudowa istniejącego zjazdu działki drogowej numer 247 16, obręb 45 Wyborcza na terenie działki numer 101, obręb 45 Wyborcza przy ulicy Spadowej. Bardzo proszę bardzo. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Wyborcza pozytywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji